Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. W dzisiejszym odcinku oczywiście Felsbrun. Odcinek 120... 122. Dzisiaj wapnujemy i siejemy pole numer 30. Zobaczymy, ile czasu się owiniemy z 19. Ja na sobie jestem od 10 minut, ale to tam jest szczegół, no bo wiadomo, trzeba było ogarnąć tutaj sobie maszyny i zestawy, tak? Bo oczywiście wszystko przygotowane miałem. Pole miałem przygotowane pod akcję, tylko musiałem sobie zestawy na szybko skleić. No i skleiłem sobie od ostatniego odcinka, w sumie został masej. No i fend. A z rozrzutnikiem lata sobie generacja kursu, pole numer 24. No, jedno kółko, zrobimy sobie 14,8, bo te górki duże są. Omijanie przeszkód, okrążenie, narożniki na obrót i generuj kurs. Oj. A, no może jeszcze byś kliknął na dwie maszyny. Przydałoby się. No i kąt jest ten sam chyba, co rozrzutnik ma. Ale John Deere zrobi jedno kółko. Dobra. I rozpocznij kurs. Ja bym jednak preferował może pierwszy ten. O. Piszę, że niby pół godziny. No to jak pół godziny, no to... to okej. Tutaj ten ziemnik nie jest pełny. No bo już nie nasypywałem go, bo nie chciałem się. Oczywiście... ten, John Deere będzie robił drugie kółko, więc no sobie to na... zwapnuje na spokojnie. Trochę dziwnie będzie to później wyglądać, ale... no tam szczegół. Pisze, że niby 30 minut będą walczyć. Oczywiście nawozu nic nie idzie, więc... powinno wystarczyć nasion. A John Deere jest tutaj, pod tą górę się spina. A, już się wspiął, dobra. Fajnie wygląda ten zestaw. Zawsze jeździł fen ten duży, a stwierdziłem, że fen sobie znam do silnika, ale zapnę sobie John Deere'a. Oczywiście John Deere'a też sobie połapnę chwilę, żeby nie było. Ale pierw muszę wysypać ten rozsiewacz. Tak jakoś będziemy chyba łapnąć. 18 metrów, 18 metrów. Może ten przejazd zostawię sobie. I przejadę sobie drugim przejazdem, no bo on tu naokoło i tak będzie sypał tym, bo zapnę mam dwa kółka zrobione, ustawione. Więc po co ma jechać na pusto z tym wapnem, jak może rozrzucać, tak? No i zobaczymy, że oni się tam zaraz nic pozabijają na tym rogu. No a pole już wygląda ładnie. Całe będzie dzisiaj zasiane, więc będzie fajnie to wyglądać na mapie. I nie tylko na mapie. Dobra, masę ogarnął, czy nie ogarnął? Tu jest za szeroko. Ewidentnie. O, ale Steyer ma co robić z tą siewką. No powiem wam, że góry też nie są małe. No i dobra, John Deere sobie ich jeszcze dogoni tam za chwilę. Ale widzę, że John Deere ma tylko już 12 ton wapna. Więc tak nie za dużo. Więc może ja trochę za szybko puściłem, bo ja będę najpierw jeden rozrzutnik rozsiać wapna i potem dopiero puścić siewniki, ale dobra. Będę sobie w tą stronę wapnował. Bo to muszę zwapnować pierwszy, żeby tutaj... to i tak będzie na końcu siane z tą stroną, ale... ale wiecie, żeby już było sobie zwapnowane. Dobra, oni ogarnę. Dobra, masę sobie ogarną. To jak ogarną, to mi się podoba. I dobra, on to sobie weźmie już rozrzutnikiem, bo rozrzutnikiem on więcej daje metrów niż ja tą wapniarką. Ale wiadomo, no. Gdyby nie ta wapniarka, no to... na jeden rozrzutnik dałbym radę w sumie, ale... ale po co, jak mogę jeszcze do tego dorzucić? Dorzucić sobie wapniarkę, tak? I tak to będę musiał wapnować i tak, więc...
I teraz pytanie, czy ja muszę... Nie, dobra, on to weźmie, bo jest 18, 20 metrów też. Więc on sobie to weźmie, na spokojnie. Żyda nie powinna obić. No masę już dusi, bo fajnie, bo widzę go. No mówię, wysieję te 6 ton, co mam i będę rozrzutnikiem jeździł. A miniaturkę się fajną jakąś zrobi. No, czyli na ten dzień powinny być ogarnięte i siewy, i wapno. A było w sumie odwrotnie, siewy i wapno, może tak. żeby nie było. Jak to woli, tak? No, ale fajnie jakby to było ogarnięte, bo wtedy mi to daje dużą możliwość taką. O, 4,76 godzin, a Fendt ma chyba 70. A, oczywiście próbki są zbadane i mogę wam pokazać na tych glebach, wygląda jak to wolno. Tak wygląda gleba, że naokoło jest trochę iłu. Na środku trochę to znika i... Tak to jakoś tam wygląda sobie. Wapna 5 ton, więc to tutaj za dużo nie zrobię na tym wapnie już. No i zaraz będziemy jechać po wapno. Czyli jeszcze je razę na gospodarkę i zostawię go tam, już nie będę go przeprowadzał. No w teorii mógłbym wapnować. Mógłbym wapnować od tej strony, a on rożytnikiem od tej by jeździł, ale... Ale nie będę tego robił, gdyż chcę rożytnikiem rozrzucać wapno. A ten dobył tylko taki w sumie na chwilę zestaw. No i dobra, 500 kilo. No ale ten masaj wyje. To jest coś pięknego ten masaj. Mi się tak podoba. A bo dobra, Masaja na sklep na razie zawiozę. Masaja Sztejera na sklep na razie zawiozę. I potem będę walczył ze Sztejerem. A teraz John Deere. Dobra, żeby nie jechać, zrobimy tak. Cofniemy. I zaraz sobie będę myślał, bo za 400 są 2 tony. Dobra, powiedzmy, że 500. Czyli 8000. Bo za 1000 mam 4 tony. Czyli 8000. Dobra. Czekam sobie, aż on mi to kółko zrobi. Bo ja nie chcę naokoło wapnować. Muszę zacząć jakąś na ten kółko zrobić. Tak i wtedy tak, dobra. Czyli jak on mi wyjedzie na prostą, to ja go wtedy przejmę. O, a widać, że 18 metrów, to zaraz tam już trochę nie dorzuca. Znaczy nie dorzuca. Nieważne w sumie. No i wapnujemy. Niech spierdziela tym fendem, bo to może być nieciekawie to. Tu może być nieciekawie, ale dobra, już jest ogarnięte. Dobra, niech on sobie tu nawróci. A ja muszę zobaczyć, gdzie... Jak on ma ten kurs zrobiony tutaj. Na ciebie. Czy on może jechać, czy ja muszę jednak czekać? W teorii może jechać, tak? Bo niby na wapnowanym się będzie mieścił, ale zaraz zobaczę. A, ale to źle zrobił. No dobra, to będzie pewnie tu w miejsce chciał złamać się. Ale to ja mu nie pozwolę na to. Muszę niestety zrobić tak. No. I teraz jest ładnie dosiane.
No i dobra, 2000 nawozu jeszcze, ale ten nawóz tam, nawóz nie idzie, więc o niego się nie martwię. Dobra, niech on mi tu przejedzie, John Deere, jeden przejazd. Bo ja muszę siewniki puścić i wtedy będę mógł sobie walczyć z wapnem. John Deere ma trochę inny kąt z tego co widzę. Jest taki bardziej łagodny. Może przez to, że trochę w innym miejscu był kurs zaczęty. Ale dobra. To się da. Jedź, 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 jedź. Oczywiście dzisiaj jest czwartek, a ten odcinek jest na... A ten odcinek jest na wtorek. Takiego GPS-a chcę. Da się tak ustawić GPS-a? O, da się. Może C wykryje szerokość. No i dobra. Kurs playa w teorii mogę usunąć. No bo ja teraz będę wapnął, więc mogę usunąć kurs playa. I ja to trochę szybciej złapnę niż kurs play. Z tego względu, że ja nie tracę czasu na nawroty, tak? No na nawrotach dużo zyskam. Ale to zaraz zobaczycie. Bo kurs play by teraz pewnie cofnął, zahamował, a ja na full pedalu. Od razu nakręcam i jadę dalej przejazd. 10-50 liży się. Patrz, mogę tego kursu zrobić i teraz on tutaj go puścił i wyjechał. Ale dobra. Dam radę. O co on tam się ślizga? Aha, bo on przydzwonił w krawężnik. Dobra, już? Już ogarniesz? Dobra, już ogarnął. Na wstecznym kawałek, no bo wiadomo, że Żyda bym zrobił, więc... A, Żyda nie robi, to nie jest ładnie. No, wolałem sobie cofnąć, ale powiem wam, że to będzie gigapole. I w sumie dzisiaj nawet powiem wam, ile on będzie miał hektarów. Było się zapisane na 6,50, a nawiezione 17. To teraz się to liczy jako wapno? Czy wapno z nawozem? Bo oni niby nie nawożą siewnikami, ale... Ale czekaj. Ale jak jadą, to też podlicza, dobra. Czyli on jak jadą, to też dolicza po prostu nie nałożenie. Więc to nie sprawdza tego przez nałożenie. Muszę poczekać na obsiany obszar. Na obsiany areał, o. Obsiany obszar. Zresztą mi teraz powiedział. No w sumie to też dobrze powiedziałem, jakby nie było. Ale widzę, że ja nie nadążam wapnować. Bo on praktycznie zagaryna. Nie, dobrze, dobrze, że Fenty idzie trochę dalej. To ja praktycznie nadążam w sumie na bieżąco im to wapnować. Bo to co ja zapnuję, to on zaraz w kolejnym przejeździe ma zasiane już. Więc można powiedzieć, że idealnie jest to robione. No tak miało być, ja przed nimi wapnuję, a oni zaraz za mną sieją. Ale, no, sieją zaraz, ale to miało być trochę dalej, trochę wapnowanie. Ale dobra, niech tak jest. Dobrze, że w sumie trochę tym sztajerem na sobie podwapnowałem tą stronę. O, tutaj. To już te troszeczkę mniej będę miał do wapnowania. Na przykład, jakby będę już koło tej wysepki. To już nie będę działać do końca pola, tylko do wysepki i tutaj kawałek i nawróci, tak?
Nawet nążenie z ciemnikami po całym polu muszą jechać. No i dobra, Żydy są robione. No bo jest nachylenie. No ale już nie będę tego zmieniał. Bo tych Żydów i tak na mapie nie widać, więc to jest, można powiedzieć, że pole jest dobrze zwapnowane. A to się nie było widzieć. Już, widzicie, że trochę bardziej równy teren tutaj i już normalnie dorzuca, bo tam już był za duży skos i nie dorzucał. Ale można ładnie zauważyć, że wyrabiał się z wapnem. Na przykład tej sytuacji. Jestem już jeden przejazd do przodu. No i tak miało być, że ja miałem być jeden przejazd do przodu, a nie pół przejazdu. No ja teraz robię kolejny i już ładnie odskoczyłem od ciemników, więc na jedno nawrócenie będą mieli. No, ciemniki mają trochę łagodniejszy kąt, więc trochę lepiej im to i wyszło. Sianie. Ja jadę tak, a oni sieją... W sumie czekaj, da się to zobaczyć jakoś? A ja jadę tak, a oni jadą bardziej delikatnie pod tą górkę. Ale tak bardziej agresywnie pod tą górkę podjeżdżam, w sumie można powiedzieć. No sądzę, że nawet powiem, nie? Co to za dziwne jakieś powiedzenie? Czaty jeden. No. No i dobra, teraz można powiedzieć, że to będzie szło to wapnowanie dopiero. Nawrotka. No i ogień. No. O, i teraz już... A, jeszcze nie. Jeszcze jeden przejazd chyba. I będę się pod tą największą górę wspinał. Chyba tak. No, w kolejnym przejeździe, jak będę się wracał, to będę pod tą największą górę się wspinał, więc... Więc będę będzie miał zrobić. A oczywiście siebnik jedzie wolniej, bo jedzie 24 na godzinę. 24 na godzinę jedzie, a ja jadę 27 z wapnem, więc trochę mam... Trochę szybciej jadę. Ale gdyby nie to, że jadę szybciej, to bym nie zdążył. Ale Żydy są fest robione, bo już nie dorzuca. Patrz, żadny ma 40 godzin, ale tak w sumie niedawno był kupiony. Niedawno, jakieś, nie wiem, w sumie nawet ile. Dobra, odjęta kasa, żeby nie było. Jedziemy dalej. W sumie to nawet nie wiem kiedy. Bym musiał zacząć sobie na playlistę John Deere KD8R, kiedy było kupowane. Ale dość sporo musiało zrobić, skoro ma już 40 godzin. Więc on tu parę sezonów już u mnie wytrzymał. A ile dokładnie tego, to ja nie wiem. Mogę ten pienik usunąć? Znaczy no mogę, ale czy on nawróci, czy... Nie nawróci, bo jest za blisko jeszcze. Dawaj, cofaj. Wyjadę? Dobra, jest, wyjechałem. Rozpocznij kurs. Dobra. Nie interesują mnie punkty. Patrz, mogę zobaczyć, ile jeszcze minut zostało do końca. 17, 18 w sumie. 18, a mamy 19, 20 minut. No to będzie 38 minut odcinek? O, zarobiście. O to mnie właśnie chodziło, żeby w te 40 minut się wyrobić z akcją. O wapno i siew. Przecież nie wiedziałem, że ogarnę siewy. Chociaż w sumie wiedziałem, że dość szybko jeżdżą te siewniki. Widzicie, już nie było rozpędu i już jest dupa. Już jadę tylko 9, więc teraz siewniki nadrobią. Ale Masaj też ma ciężko, bo jedzie 17. Ale oni sobie teraz siewnikami trochę nadrobią.
Zyskali parę metrów teraz, a ja straciłem przez tą górę. Ale z powrotem powinno być dobrze. Z powrotem powinno być już luks. Mogłem sobie ten 23,9 ustawić. To wtedy bym takiego Żyda nie robił, tylko bym ładnie dorzucił. Ale dobra. Niech już jest. Oj, no to już teraz się górka skończyła i już się ładnie połączyło wszystko. Ale pole naprawdę świetne. Podoba mi się. Jak będę mógł, to jak najwięcej będę starał się odcinków z tego pola robić. Przez to, że jest no. No też, że jest nowe, ale. Ale jest chyba najpiękny. Te pole ma chyba najpiękniejszy teren, jaki może być na tej mapie. Co prawda jest trochę wielka góra, ale fajnie się tutaj robi. Nie powiem, że nie, bo fajnie się robi. O, i to jest ta góra, gdzie jadę 8 na godzinę. Z drugiej strony jest to samo. Więc nie ma problemu. Ale jak już się wczłapię na górę, to wtedy już idzie. No, już jest 22, 23, 25, 27. Dobra. No i teraz górki cały czas, więc już będzie szedł. Tej gosłupa nie objeżdżam, bo szkoda mi czasu na to. Tylko będę wapnował sobie przez słupa. W sensie nie będę pod tą górę podjeżdżał, bo nie o to mi chodziło. Tylko chodziło mi, że będę z jednej, a potem z drugiej strony jechał. Cały pasek będę robił raz z jednej strony słupa, a potem z drugiej. Bo to będą się tylko na dwóch przejazdach od końców. Dwa, maksymalnie trzy razy. No i dobra, dawaj. No ale kolejny przejazd tą stronę, co będę jechał? To już będzie na płaskim. No bo, no tak, już będzie płasko. Bo kolejny przejazd, jak będę w tą stronę wracał, czyli w tą stronę, gdzie byłem, to ja już zagarnę sobie tą górkę ładnie. Całą. I wtedy będziemy myśleć na drugą stronę skosa. No ale siewnikom dosyć ładnie odskoczyłem z tego, co widzę. No przynajmniej jeden cały przejazd. A to jest dosyć dużo. Dawaj. Nie no, przejadę tutaj. Gdyby nie było z tym wapnem. No na dwa razy. Więc zrobię taki trik. Tak, to jest ten przejazd. Że pojadę tędy, a wrócę tamtędy. No, rozumij to. No, że jak będę wracał, to zagarnę. No i kolejnym przejazdem, jak już będę jechał z powrotem, to już mówię, będzie ta zagarnięta, tak? To ta góra już będzie coś zagarnięta. A więc zaraz o tą górkę, jak wyjdę, to na ten słup w sumie. Jak za ten słup wyjdę, to już będzie płasko. W miarę możliwości będzie płasko na tym polu. No już myślałem, że nie klikłem, ale to po prostu tak działa ten moc. Dobra, zapis, żeby nie było. I teraz pytanie, czy Masę już będzie powoli kręcił kółko w koło słupa, czy jeszcze się zmieści raz. Bo tego to ja nie wiem. Daleko jest, więc się zmieści, więc w kolejnym przejeździe będzie chyba kółko dopiero kręcił. Tak, w kolejnym przejeździe na pewno już będzie kółko kręcił. Tararirara. No i kolejny przejazd. I już będzie tutaj ten słup za... Jak to się mówi?
zaciągnięty. Czy zaciągnięty to jest takie, co w sumie niewłaściwe trochę. Zaciągnięty, no... No też można powiedzieć, w sumie obrobiony, no może bardziej tak po polsku. Tak bardziej zrozumiałe dla was będzie to słowo. Nie zaciągnięty, tylko obrobiony. Ktoś, kto mieszka na wsi, to powinien znać to słowo zaciągnięty. W rolnictwie się często to używało. Że zaciągnąć górkę trzeba. Czyli zaciągnąć, czyli zrobić górkę, tak. Czy zrobić górkę, no. W sensie, jak się brunuje, no to rozciągnąć górkę, no to rozjeździć ją, o. Tak to mogę wam mniej więcej powiedzieć. No, ale teraz będzie płasko, więc będzie szło. Tutaj ten długi przejazd i potem same krótkie. Dobra, zrobisz tak. I tu zaraz zrobię poprzecznik. I będzie wszystko tacy. Bo już jedzie masaj i zaraz będzie w kółko tutaj jechał. Ja chciałbym chociaż, żeby jeden siewnik już był tutaj powapnowany, zrobiony. A kolejny to wiadomo, że jak będę jechał, to już zaciągnę to. No, złączysz się? No, złączył się wreszcie. 1056 ślizga. Dużo wydajniejszy ten fed by był, gdyby jeździł... Gdyby były dwa okrążenia, tak? Wtedy by miał... O, to jest Żyd. A dobra, niech jest. Aha, bo oni się walnęli. A czemu się... A, bo ten jedzie w koło, a ten jedzie paskiem. Do tego oni się walnęli. Dobra, ja się z tym co ja. Ale zaraz będzie fajne ujęcie. Jak ja będę jechał w stronę żołądca, a tam masę zaraz wyskoczy za górki. To będzie piękne ujęcie, ja wam mówię. Dobra, mamy 27 minut filmu. Bo zaczynałem równo o 19. O, właśnie o tym mówię, że masę się będzie wyjechał za górki, a ja będę jechał w stronę słońca. No dobra, zrobię tą nakładkę wapna, niestety, ale... Ale on to zasieje, bo będzie jechał w chłosupa, więc... Więc on sobie to ładnie zaciągnie. No. Zaraz ktoś mi powie, że zaciągnąć to można peta. No też można, ale... Ale nie w tym, sensie. No i dobra, dużo już tam do siebie nie zostanie. Trzeba zrobić tak. Nie F10. Tylko trzeba zrobić tak. I zrobić minus... Dobra, niech będzie to 8000. Chociaż w sumie to troszeczkę mniej powinien wydać, bo miałem tonę jeszcze na sobie. Ale już dobra, nie będę. Nie będę tak żydował tej kasy, no bo kasa mi już nie jest potrzebna. Czy wróć, kasa jest potrzebna tylko do kupienia nowych pól i terenu. Zrobienia na oszustce, ale... Ale to tam będzie kasa, no spokojnie. Po zimie. Jeszcze przez przewijanie dużo kasy dostanę, więc... No spokojnie, nie ma co się martwić o takie rzeczy. Bo teraz jestem w takim etapie serii, że... No, że to już jest... Że to już jest zakończenie serii praktycznie. No bo co, zostały mi tylko dwa pola do zrobienia. No, wszyscy tam tylko delikatnie teren poprawić. No i w sumie trochę więcej tworzenia to będzie na 16. Bo trochę więcej trzeba będzie się pobawić z terenem, no, ale to się da. No i dobra, dziękuję za wapnowanie tego pola.
zwapnowany, jadę na gospodarstwo i sobie posiedzę w Maseju. No bo Fenda już pokazywałem wiele razy, a Masej to jest w sumie praktycznie nowy ciągnik. A ja zaraz wam jeszcze pokażę, znaczy nie pokażę wam tego, ale powiem wam, kiedy był kupiony 8R. Widoczność playlist. To jest Brun, ona to jest na pierwszej liście. Ciekawe dlaczego. Felsbrun. Robiłem planet, kupiłem go. 58 odcinek. A dokładniej. 25 kwietnia 2027? Jo, pierdziele, 2 lata ty. Ty, w kwietniu będzie w kwietniu było 2 lata. Beskity, ty, w kwietniu były 2 lata, kupiłem John Deere 8R. No a seria będzie 3 lata trwała i 1 miesiąc. No bo na początku czerwca już będzie zakończenie. Trochę smutno będzie, że Felsbruna nie będzie, ale z jednej strony się będę cieszył, że nie będzie Felsbruna, bo... W sensie, mapa jest fajna. Nie to, że mi się znudziła, nie o to mi chodzi, tylko... Chodzi mi o to, że się cieszę z tego względu, że będzie kolejna mapa zaliczona, tak? No, bo Raven Porcik był dużo szybciej skończony, bo tam nie było tyle roboty. Dobra, wiem, że ten net stoi w rzepaku, ale ja go muszę wyciągnąć kiedyś. Przy okazji ze paliwa dolałem 40 godzin. A czekaj, przecież ja mogę zobaczyć, ile ja mam dni daną maszynę. Może od me... John... A nie, to jest John Depiku. 282 dni. Tak, to jest ten... Teraz pod tym John Depika powinien być 8R. A patrzcie, niech nie. Kombajn ma 306 dni i 27 godzin. Okej. O tak, może zobaczę. 282 dni jest John Deere i 40 godzin zrobił. A Fendt ma 70 godzin. No, Fendt mówię, że Fendt ma 70 godzin. A Steyr ma 76. O, ten się ślizże. Tylko gdzie? O! Nie no, pomogę koledze, nie będę taki. A, bo ty chcesz tam jechać, ale dobra. Już powinienem przejechać. Dobra, wyrwał się, nikt wyrwał. Dobra, więc teraz powinno pójść. Zostało 8 minut niby do siewu. Ale zobaczę. A może i tyle zostało, no bo już dużo nie zostało do siebie, bo są koło supa. Więc zostało mu tu raz, dwa, trzy przejazdy gdzieś na moje oko. Czyli, czekaj. Raz. No dobra. Według kurs playa 4. Słyszę Fenda gdzieś tu po lewej. A, teraz przyhamował, bo Fenda wyczuł. Dobra, zarąbiście. Fenda wyczuł i nie pojedzie dalej. Ale mega ciężko mają te ciemniki pod tym górę.
O, ale widzę, jak będzie Fentiman z powrotem, to on zaciągnie tego Żyda, co zrobił. No nie całego, ale prawie całego Żyda zaciągnie, z tego co będę widział, co widzę. Więc dobra, spoko. Idzie, mam siernik na 14,8, a i tak, jak jest jakaś duża góra, to jeszcze Żyda robi, nie? I tak już się jest nakładką, bo 14,8 jest ustawione, a zawsze 14,9 się ustawiałem. Wiedziałem, że tu są dosyć strome góry, więc dlatego 14,8 ustawiłem. Wiadomo, że na prosty będzie nakładkę robił, ale... Ja zawsze mówiłem, lepiej, żeby z nakładką siał pracownik, niż nie zostawiać Żydy, tak? To było zawsze moje zdanie. Zaryje w kamień, czy obróci? Zaru, bo nie zdąży skręcić. Dobra. Trzeba tutaj koledze pomóc, niestety. Albo niestety. No nie da się mieć wszystkiego idealnie, tak. Jakby miało być idealnie tutaj nawracane, to on by musiał mieć kuspę ustawionego na dwa kółka. No, żeby zrobić dwa kółka, żeby oni zrobili siewnikami dwa kółka, to ja bym musiał na rozrzutniku trzy kółka dookoła pola zrobić. Rozrzutniki. Więc to mi się tak trochę nie kalkulowało, więc wolałem zostawić na to jedno kółko i pomęczyć się trochę z przestawieniem. Dobra, Fent jest i on zaraz też tam przydzwoni, więc będzie trzeba go pilnować. 38 minut, więc zaraz w tym momencie powinienem skończyć odcinek. Ale dosieję i pokażę wam, bo sam jestem ciekawy, ile te pole ma hektarów. No, myślę, że 25 leciutko. Nie ma co tamto. No i dobra, zatrzymaj kierowcę. Ja ci pomogę kolego nawrócić, bo ty trochę długo wiesz nawracał. A jak ja ci pomogę, to zawsze trochę szybciej będzie. No i teraz jest bardziej płasko tutaj ten przejazd, więc już powinien John Deere. Co ja z tym nadrywam? Więc masę powinien już nawrócić. Tak, nawróci na spokojnie. Albo i nie na spokojnie. Ale dobra, wyciągnął się. Myślałem, że będę musiał wychodzić. Ale tutaj chyba już muszę wyjść. No, tego już niestety nie naciągnie. Dobra. Niestety nie może być wszystko idealnie. Jakbym chciał idealnie, żeby nawracali wszystko... No to mówię, bym musiał zrobić na dwa kółka. No i teraz jeszcze jeden przejazd. I ten krótki przejazd taki... Teraz sobie zrobię ręcznie już. Nie będę męczył cosplaya. Dobra, Fent, szybciej to nawracaj, bo czas. To pieniądz, a pieniądz to czas. Nie, mówię, ten duży Bergał by tutaj nie miał racji bytu. Bo by mi to dużo więcej czasu zajęło sianie tym Bergałtem 30-metrowym niż dwoma piętnastkami. Bo chodzi o to, że tu jest prędkość. No i metry są w sumie te same. Ale widać, że ja z 15 tutaj
wciąga się 8 na godzinę, gdzie ciąg ma 400 koni. Wciągać 8 na godzinę pod górkę silnikiem 15-metrowym, a tak bym miał 670 koni. Pewnie John Deere by był, a może Quadrac 690. No to on by nawet 8 na godzinę pod górkę, jeszcze tylko by 4 na godzinę tutaj podjeżdżał z tym wielkim silnikiem, więc żadnej oszczędności czasu by nie było w tym. Więc by pewnie jeszcze czas dołożył, na pewno. Dobra, nawracaj! Bo trzeba odcinek kończyć. 41 już minut. No ale można powiedzieć, że od drugiej minuty zaczęli ciać, tak? W sumie tak pełnoprawnie to od trzeciej. Na liczniku jak zaczynali ciać, to pokazała 30 minut. Ale pokazywało 30 minut z tego względu, że gra nie uwzględniła tego, że tu jest teren górzysty. Że to są górki i on będzie tracił na prędkości, bo jakby jechał to swoje cały czas 25, to wtedy okej, okay, wtedy jest w stanie to zasiąść w pół godziny, ale nie jadąc 8 na godzinę. Ludzie, nie róbmy wstydu. I teraz pęd powinien to wszystko zagarnąć do samego dołu. Tak, zagaryna, dobra, bo widzę. I właśnie mi o to chodziło, żeby on to zagarnął wszystko. Zagarnął. O, tutaj na tym trochę węższym to nawet i mazejem zagaryną. No i dobra, pole zasiane prawie, że zostało tylko ostatni przejazd. No, a miniaturkę, to nie wiem, jaką sobie zrobię. Będę musiał pomyśleć, może coś tego typu, nie wiem. Pomyśl. Dobra, zatrzymaj kierowcę. Stój. Ja to dosyć sobie fednem. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeszcze wam pokażę, żeby nie było. Pokażę wam ile mam hektarów soi. I przy okazji się dowiem, ile te pole ma hektarów, bo mnie to bardzo ciekawiło. I 3-4. Wszystko zasiane, jak widać, ładnie zasiane. 22 hektary. No, a na widzianym 43. No i dobra. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, papa. Pa.